Zdrowia! No wiem, taki nieogolony. Dałem sobie 2 dni przerwy na weekend. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wszyscy chcą zarobić szmalcownicy 2020 roku. Ostatnimi ludźmi z grupy, czy z tych, którzy chcą zrobić szmal, no to są Indianie. Indianie, no nie chodzi o Indian tym z kropkami na czole, tylko tymi bardziej z łukami, no i z piórami orlimi. Musicie pamiętać, że te pióra orle, no to one znaczyły, ile który zabił przeciwników i wojowników innych plemion. Także jeżeli miał pióropusz długi do ziemi, no to niezły morderca i bandzior był. No i te plemiona Navajo Nation. Navajo Nation, no to jest 270, prawie 300 tysięcy ludzi. To jest rezerwat, jeden z największych rezerwatów w Ameryce. No i on się ciągnie przez 3 stany. Arizona i tam jeszcze inne stany, no ale to jest 300 tysięcy. No i jak to wszystko działa? Ogólnie rzecz biorąc tych Indian w Ameryce jest około 3 milionów, no bo są jeszcze następne 10 innych plemion indiańskich, które żyją. No i one mają te swoje rezerwaty. Ta ziemia została im tam zostawiona. Oni są, powiedzmy, tak jak Palestyńczycy w tej strefie Gazy, czy tam gdzie Izraelczycy no, pilnują, no ale Palestyńczycy mają władzę na terenie, tam mają swoją policję, mają swoich szeryfów, mają no wszystko jest po prostu jakby państwo w państwie, tak samo i Palestyńczycy mają to państwo w państwie, no ale jest duży, powiedzmy, korupcja, jest duża korupcja, dużo tych Indian narzeka, że po prostu Waszyngton, podatnicy amerykańscy płacą na wakacje na Bahamach dla tych wodzów i szefów, a ci wszyscy inni, no to tam nie mają co robić, dlatego tam jest smród, brud i ubóstwo, tam strasznie duży jest alkoholizm, dużo jest narkotyków, ci ludzie z jakiegoś powodu po prostu nie wypływają, nie uciekają stamtąd, nie znikają z tych rezerwatów, nie są wchłaniani przez resztę społeczeństwa, po prostu tak żyją z pokolenia na pokolenie. No, żyją na socjalu, można powiedzieć. Państwo im płaci, mają z czego żyć. No nie jest to najlepsze życie, no ale wegetują jakoś. No i teraz właśnie ten Navajo Nation, czyli naród Navajo, skarży Waszyngton o to, że całe te pieniądze, które 2 tryliony dolarów jest przeznaczone na pomoc w Ameryce, nic do nich nie trafi. No dlaczego dużo z tych pieniędzy to trafia dla tych ludzi, którzy płacą podatki federalne, także jeżeli w Ameryce jest coś takiego jak Social Security Number, czyli numer bezpieczeństwa społecznego, gdzie się przez całe życie płaci się 7,5% zabierają z pensji, 7,5% daje pracodawca, także to jest 15%, także z każdego przepracowanego roku teoretycznie odkłada się z każdych 6 przepracowanych lat odkłada się na jeden rok, powiedzmy, emerytury. A jeżeli będzie płacona połowa, no to powiedzmy na 2 lata. Indianie tam nie płacą. Indianie, jest ciekawa sprawa, że oni, powiedzmy, te terytoria, te rezerwaty, no to są do tego stopnia ich własnością, tych plemion, że oni na tych swoich ziemiach mogą otwierać kasyna hazardowe, gdzie w normalnych stanach nie są legalne. Także to jest takie dziura od tyłu. No i dlaczego oni skarżą? Oni skarżą, że nie dostają żadnych pieniędzy i skarżą, że mają dużo wypadków śmiertelnych i dużo zarażeń. No nie mają tak strasznie dużo, na 270 000 okazuje się, że jest około 1100, także to jest 1 na 260 osób, 1 na 260 osób powiedzmy zarażonych. To nie jest to tak dużo, to jest 0,3% powiedzmy. No i tych na 1200 tam 200 umarło, czyli umarło powiedzmy 1/6 z tych zarażonych. No ale to jeżeli umarło 200 na 270 000, no to jest 1 na 10 000. No ale chodzi o kasę, tak? Chodzi o kasę, tak jak w tych kasynach chcą wyrwać kasę, no to mówią, że im się należy. No, najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest indiańska służba zdrowia. No tak nazywają, indiańska. Nie nazywają Native American, czyli powiedzmy oryginalnie Amerykanie, tylko nazywają Indian. No, w końcu Kolumb myślał, że ziemia jest taka malutka, i płynął z Europy do Indii od tej strony i myślał, że on wylądował we wschodnich Indiach, a w zachodnich Indiach. No niestety kula ziemska była taka duża i po drodze była Ameryka Północna i Południowa, dlatego Indianie są nazywani Indianami od tego niezrozumienia wielkości kuli ziemskiej. Oni wiedzieli, że kula ziemska jest kulą ziemską i że nie jest płaska, dlatego płynęli na zachód, nie na wschód, no bo na wschodzie kto tam pilnował? No na wschodzie pilnowali Arabi na ziemi, no i też a oceanem to trzeba było przepłynąć naokoło przylądka Dobrej Nadziei. Nie, to tam Cape chyba jest, przylądek Dobrej Nadziei, to chyba w południowej. No w każdym razie trzeba było przepłynąć naokoło Ameryki Południowej, tam wzdłuż wybrzeży, żeby dostać się do Indii, także to nie było takie atrakcyjne. No ale to czyli znowu muzułmanie narozrabiali. No i ci Indianie, wszyscy ci mówią, że ich dużo więcej umiera niż gdziekolwiek indziej. To nie jest tak do końca prawda. No, oni są niby na 3. miejscu po Nowym Jorku i po New Jersey, gdzie zasadniczo Nowy Jork i New Jersey, no to są białe, większość to jest powiedzmy białych, z 20-30% to jest latynosów. No teraz tłumaczą, że ta grypa chińska nie wybiera, ale śmierć nadąża za tymi, gdzie jest smród, brud i ubóstwo. No jest tam smród, brud i ubóstwo, no bo w tych rezerwatach to nawet jeżeli no oferują w tych indiańskiej służbie zdrowia, to oferują lekarzom czy pielęgniarzom, pielęgniarkom pracę, no to dają 40% więcej pensji niż w tamtych rejonach, w tamtych stanach, jeżeli się zdecydują pracować w rezerwacie, no i mieszkanie za darmo, no i nie ma chętnych, nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarzy, po prostu sytuacja jest tam taka dzika, że tam nikt nie chce pracować. Jest to smutne, no bo wydawałoby się, że jednak ci ludzie powinni być na tyle ambitni, żeby jakoś się rozwijać. No ale to jest ten państwowy socjalizm, tak? Prawie 3 miliony ludzi jest na utrzymaniu państwa. Czy tych terytoriów indiańskich, bo oni też jednak, ci szefowie, wodzowie i tak dalej, to tam jest jakaś kwestia, oni muszą płacić pożyczki bankowe, muszą jakoś tam żyć, no ale większość jednak przychodzi od państwa. No i między innymi, co przychodzi od państwa, to właśnie ta służba zdrowia, która była im obiecana za to, że kiedy były te wymiany i przepychanki, kto gdzie, jakie plemiona gdzie mają być, no to między innymi oni otrzymali taki zakład ubezpieczeń społecznych, taki medycyna dla wszystkich. To jest to, co Obama proponował, to co Bernie, Piasecki, komunista Sanders obiecuje. No teraz ostatnio Joe Biden zaczyna obiecywać to samo, no bo dlaczego zaczął obiecywać? Dlatego, że Joe Biden jest kandydatem na prezydenta nominowanym z ramienia partii socjalistów, demokratów, no i żeby uzyskać poparcie Bernie Sandersa, Piaseckiego, no to przyjął tą politykę Sandersa i teraz żąda studiów za darmo dla wszystkich, no i ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich. No wiadomo, jak to jest z ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie zdrowotne, jak jest państwowe, a nie prywatny, gdzie każdy jakoś płaci i ma coś do powiedzenia, no to zamienia się w potężną jakąś taką maszynę, tak, ludzi, nie jest to efektywne, nie jest to szybkie, no i nie jest to tanie, no i właśnie to w tym wypadku Indian amerykańskich to się sprawdza. Tam jest w tych rezerwatach jest, no ciekawie to było, że oni, powiedzmy, zamykali te swoje rezerwaty, nie wpuszczali nikogo z zewnątrz, traktowali to jako enklawę taką, no i pomimo wszystko tam były jednak zarażenia, zamykali, nie wpuszczali nikogo innych, no i można było, ci Indianie mogli opuścić te rezerwaty, no ale musieli dwa tygodnie powiedzmy gdzieś tam odsiedzieć na boku, taką mieć dwutygodniową kwarantannę. No wykańcza ich alkohol, narkotyki, marihuana i tak dalej. Oni tam nigdy no moralnie jest dosyć słabo. Ludzie po prostu nie mają chęci do jakoś samousprawnienia a teraz żądają pieniędzy. Teraz żądają pieniędzy z tych 2 miliardów, które Kongres amerykański przeznaczył. Pokazuje to, no poza tym też, że jest VA, czyli w Ameryce jest coś takiego jak Veterans Administration, to jest Ministerstwo Weteranów Zdrowia, znaczy Ministerstwo Zdrowia dla Weteranów. No nie, w sumie nie tylko zdrowia, opiekują się weteranami, czyli wszystkimi żołnierzami, którzy tam odbyli jakąś służbę, byli w wojsku tam nawet parę lat, nie musieli być zawodowo 10 czy 15. No i tam sytuacja w tych szpitalach też czasami jest dramatyczna. Także jest prowadzona państwowo. No i wśród tych Indian też jest dramatyczna. Nikt nie chce tam pracować. No i wygląda na to, że przez te dziesiątki, setki lat nie wypracowali również ilości Indian z rezerwatów, którzy by tam pracowali. Przypuszczalnie wszyscy ci, którzy jakoś tam są wyszkoleni, czy dotrenowani, pokończą szkołę, żeby pomagać swoim własnym indiańskim braciom, po prostu prędzej czy później odlatują w przestrzeń, no i zostawiają za sobą tych, którzy dostają miskę ryżu, powiedzmy, i nie potrzebują pracować na to. Także to jest to jest smutne, no bo to nawet nie jest niewolnictwo, no bo niewolnik to musiał pracować. Za tą miskę ryżu jeszcze go lali jakimiś łańcuchami. No a tutaj to jest po prostu tylko garnuszek. No przykra sprawa, szczególnie też dla nich, bo już tam od wczesnego marca im pozamykali te wszystkie możliwości dorabiania, zarabiania, no bo część tych Indian no to robi na różniejsze kilimy, jakieś tkaniny robią, sombrera, nie sombrera, biżuterię ładną indiańską robią z takich różnych kamieni półszlachetnych, ładny mają, ja nie pamiętam jak to się nazywa, ale jest ładny taki jasno niebieskawy kamień, no to w złocie to ładnie robią. No teraz turystyka padła, wszystko w zasadzie padło. Oni nie powinni chorować, bo oni są w miejscach, gdzie tyle jest słońca, że słońce powinno wyprażać te wirusy. No tyle tylko, że się słuchają się ekspertów medycznych, no i eksperci medyczni tłumaczą, żeby siedzieć w domu. W Kalifornii powiedzieli koniec z tym wszystkim kretynizmem, także w Kalifornii wylegli ludzie na plaży. No i ja się spodziewałem po 2-3 tygodniach, że ludzie zaczną rzucać zgniłymi jajkami w te swoje sejmy stanowe, kongresy stanowe i tak dalej. Okazuje się, że nikt nie poszedł rzucać jajkami, no ale po prostu ludzie zaczynają nagminnie łamać to prawo, którzy gubernatorzy nakazują robić. No, jest kretynizm kompletny. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.